Hello! Hello! To co? Które dziuchy wybierasz? O, matka coś rozwaliła. To? Żyjesz? O nie! Co zrobiłaś? Zalałam podłogę. Czym? Wodą z laska. O nie! Akcja ratunkowa! Pokaż! Akcja ratunkowa! Siema wszystkie, hello! Ej, tu jest taki bałagan w tej sypialni. No, kto nie ma bałaganu w domu czasami? Nie ma czasu sprzątać, to jest bałagan. Właśnie nie. Normalizujmy bałagany. Tak, żeby mieć ciągle bałagan dla świętego spokoju, nie trzeba sprzątać. Chcemy wybierać. Chodź. Nieważne. Nieważne, chodź. Nieważne. Come on. Chciałabym powiedzieć, że właśnie załatwiam obiektyw do testów. W sensie mam to jeden. Jaki? Do nagrywania? No właśnie napisałam, że chcielibyśmy szeroki kąt przetestować jakiś, weź o 4,70, no i ja kiedyś bym chciała jakiś stałoogniskowy, taki dłuższy. Bo trzy obiektywy tak naprawdę, tam głównie bym chciała potestować sobie. Ej, bo przykryłaś mi moje ubrania! O nie, kto to zrobił? Ania! Dobra, to wybieraj ciuchy. To? No. Okej. Okay. Spodnie. Te? Tak, bo uwielbiam. Jesteś przekonana? Tak, i jeszcze skarpety. Dobra. Skarpety to. Dobra, łapiesz? A włosy jeszcze będą gotowe. Włosy też? Mhm. 3, 2, 1. Już się ubrałam. Ty jesteś taki mój dziobak. Teraz nie mam jak sama chodzić, bo będę miał pierwsze... brudne skarpety, a później brudne spodnie i... To idziesz jednak w tej sukience? Tak. O, czekaj, Emela, muszę ci przypiąć twoje te zdjęcia. Oh my god. Trzymaj. A kto tu jest? Aha, to są te zdjęcia z Krakowa. Tak. Okej. Piękne. No, a to ja. A to ty. To ja. No, no. Moi drodzy, ten film powstaje we współpracy z marką Kanaste, z którą zdecydowaliśmy się podjąć długofalową współpracę, ponieważ jesteśmy mega zadowoleni z tych produktów. Chodźcie, opowiem wam o nich więcej. Zawsze nie wiem, w jaki sposób pokazać wam takie rzeczy, ale no przychodzę powiedzieć wam, jak moim koleżankom i kolegom, czego używam na co dzień, co mi pomaga na co dzień z problemem, który posiadałam przez wiele, wiele lat, czyli z moimi koszmarami i ciągłym wybudzaniem się w nocy. Po pierwsze zmieniłam materac, to ostatnio też mi bardzo dużo pomogło. Po drugie podjęłam współpracę z marką Kanaste. Podjęłam ją dlatego, że te produkty mega mi się sprawdzają. Ja umawiam się na współpracę zawsze tak, że najpierw testuję produkt, jeżeli się sprawdzi, to podejmujemy współpracę, jeżeli nie, to nasze drogi się rozstają i w tym przypadku podjęłam długofalową współpracę z marką Kanaste i ja używam aktualnie stężenia 1100 mg, zaczynałam od tego 550, a smaki, których używam na co dzień, które mnie najbardziej smakują, to jest mint choco, a na drugim miejscu jest wanilia. Mint choco to jest mięta z czekoladą, przepyszna, a wanilia smakuje jak taki pudding waniliowy. I tak, olejki powinno się przyjmować regularnie, codziennie, szczególnie żeby zobaczyć faktycznie, jakie stężenie będzie na Was najlepiej działać. Ja aktualnie olejki przyjmuję co 2 dni, rotuję sobie to tak, żeby sprawdzić, czy jeżeli nie przyjmuję olejku, to efekt przyjmowania nadal jest. I w moim przypadku tak jest, nie brałam na maderze olejków przez 2 tygodnie, a efekt nadal się utrzymywał. Nie budziłam się w nocy, nie miałam koszmarów, przesypiałam całą noc bez problemu, nic mnie nie budziło i ten sen był głęboki, rano budziłam się wyspana. Teraz kwestie mitów, bo na pewno wiele osób mówi, a olejki CBD to może odurzać i tak dalej, uzależniać. Nie, olejki CBD nie odurzają. Nie uzależniają, są przetestowane 3-krotnie laboratoryjnie, są z polskich organicznych upraw, także moim zdaniem super, wszystko jest dla mnie bardzo klarowne i jasne, szczególnie pod względem informacji i odpowiedzi na pytań, które marka Kanaste ma na swojej stronie internetowej. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o przyjmowanie olejków CBD, na przykład jesteście w ciąży, karmicie piersią, przyjmujecie jakieś inne leki na stałe, to uważam, że skonsultujcie to ze swoim lekarzem albo sprawdźcie odpowiedzi właśnie na stronie Kanaste. Pamiętajcie też, że olejek CBD nie jest lekiem, jest suplementem diety. Poza tym, że daje mi świetne efekty, jeśli chodzi o sen, to jeszcze jest pyszny. Nie widzę żadnych skutków ubocznych, także mega się cieszę, że mogę przyjść do Was dzisiaj z tą współpracą.
Macie ode mnie kod zniżkowy na cruelty free. O tutaj, na minus 20% na pierwsze zamówienie. Wiem, że niektórym udaje się też złapać jeszcze darmową wysyłkę. Należy zaczynać od tego mniejszego stężenia i sprawdzać, jakie stężenie na Was najlepiej działa i być w tym regularnym. Bardzo dużo osób kupiło ten olejek z mojego polecenia, czego się w ogóle... Znaczy, spodziewałam się, nie spodziewałam się, bo wiem, że niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni. Ja trochę też na początku byłam. Ale opinie są naprawdę niesamowite. Niektórym olejki pomagają trochę wyciszyć stany lękowe, pomagają bardziej się skupić, wyciszają te osoby, wpływają na to, że odczuwają mniej bólu, jeśli chodzi o różne schorzenia. Także to spektrum działań CBD jest bardzo szerokie i na każdego działa indywidualnie, także musicie spróbować sami lub same na sobie. Link macie oczywiście pod filmem, jak zawsze, także cieszę się, że mogę współpracować z taką marką, że to jest wszystko zgodne ze mną i na mnie działa i mam nadzieję, że na Was też zadziała. Tak, no bo to chyba przez to, że ostatnio co chwilę w Krakowie. Moja droga. A wczoraj nas zapatała i była burza. Niestety. Myślę, że w tej Polsce była burza. Całej? Piszcie jak u Was przeszło te nawałnice, bo było grubo. Wczoraj była moja pierwsza noc w życiu, którą przespałam w trakcie burzy po olejku. Autentycznie, no. Anka zawsze, jak były grube burze, a to była jedna z grubszych, jaką ja słyszałem. Budziła się w nocy i od razu musiała oczywiście mnie obudzić. Denis, co to jest? Nie wiem, co miałem wtedy zrobić, no ale... Nie, ja ci spałam jak zabita, nawet nie wiedziałam, kiedy ty przyniosłeś tą Amelkę do pokoju. To dobrze. Super, bo to jest mega stresujące właśnie tak dla mnie. Bo w nocy... Przyniosłem Amelkę w nocy, bo nie chciałem, żeby... No obudziła się, nie chciałem, żeby się bała burzy, nie? Nie, to nie dlatego, że nie chciałem spać w twoim za małym łóżku, to nie o to chodziło. Tak to wygląda codziennie, 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Teraz Denis idzie z Amelcią na ćwiczenia. I tak chodzimy sobie na zmianę. Raz Denis, raz ja. Podaj mi maseczkę. Sama ją rozwaliłaś. Bo się bawiłam w samochodzie. I tak myślisz, że ci pana Marka to ją rozwalisz. Czemu ta jest z makijażu? No bo się malowałeś. Nie, to jest twoja, fuj. Nie, to jest ja miałem świeżą, przed chwilą miałem założoną. A few moments later. Jak było? Super. Tak? Super. Denis, załapałeś się na jakiś masażyk? Niestety, no tylko na pięty. Dzisiaj tylko na masaż pięt się załapałem. Ale nie pytasz, kto mi masował pięty, nie pytałaś. To Marek? Nie, Amelka. Nie. A teraz co? Teraz ja muszę sobie przebrać bluzkę. Ale nie, to będzie poza kamerami, to będzie poza kamerami. Tak jak prezentacja stylówki Amelci? Nie, tym razem. Nie liczcie na to. Ale Denisek widzę, że idzie za moimi radami, wziął koszulkę z organicznej bawełny. Nie no, ale przyznaj, że kiedyś kupiłeś sobie takie shitowe koszulki najtańsze. Słuchajcie, kupiłem kuźwa z Chińczyka jakiegoś. Mówię, a 5 koszulek za stówkę. Zaoszczędzę, mówię, zarobiście do 5 bluzek, takie właśnie jak ten z długim, nie? Jak mnie kuźwa coś zaczął piec, no serio, a czerwona, jak czerwona koszulka, to myślałem, że po prostu mnie wypali. No, ubrania mają bardzo dużo toksyn sobie, które się też nie wypierają nawet z tymi dziećmi. Teraz jedziemy do Katowic. No właśnie, co ja na obiad? Przecież jesteśmy nieprzygotowani totalnie dzisiaj. No. Nie zdążyliśmy zrobić obiadu. Dlatego musimy zjeść coś w Katowicach. Najlepiej zjeść zupę, bo jest najtaniej na zupie. I najzdrowiej. Okiem brzuchem? Tak, okiem brzuchem. Tam, gdzie zawsze? No. Tam, gdzie zaprosiła Tomu z pani? Tak. Nie. A to mogę zjeść tą zupę, którą ostatnio jadliśmy? Tak, nie wiem, czy ona będzie. Jeżeli będzie.
Jak szliśmy po drodze do okiem brzuchem, obustaną sukni ślubnych i stwierdziłam, że poruszymy dzisiaj przy obiedzie pewien temat, który się przewija cały czas w komentarzach i wszyscy cały czas drążą. Dlaczego nie bierzemy ślubu? Ja generalnie, odkąd zaczęliśmy być z Denisem razem, to w mojej głowie od początku było to, że ja nigdy nie miałam potrzeby brania ślubu. Nie wyobrażałam sobie nigdy siebie w białej sukni i tak dalej, bo moim zdaniem najważniejszym fundamentem związku są inne rzeczy niż to, żeby budować jego wartość na ślubie. Moim zdaniem, nie musi to być wasze zdanie. Ślub nic nie zmienia. Dla mnie on nie ma żadnego znaczenia, nie zmienia niczego w moich uczuciach, w moim podejściu do związku i do jego mocy. I właśnie uważam, że my z Denisem mamy świetnie zbudowany ten fundament związku i ślub dla nas nic nie zmienia. I uważam, że każdy ma prawo mieć do innych odczuć. Całkowicie rozumiem, że dla kogoś ślub może być bardzo ważny, że może chcieć go wziąć i tak dalej. I bardzo bym chciała, żeby w tym wszystkim każdy akceptował tą drugą stronę, nie? W sensie akceptuję, że wy możecie mieć inne podejście, ale nie chciałabym, żeby ktoś mi go wmawiał, bo często ludzie piszą w komentarzach: ach, kiedyś też myślałam tak jak wy, ale zmieniłam zdanie. Jakby nie widzę sensu pisania takiego komentarza, bo no to nic nie wnosi w nasze życie i jeżeli nie mamy potrzeby brania ślubu, to go nie bierzemy. Nigdy nam to nie przeszkadzało w żadnych sytuacjach, nie wiem, związane z leczeniem mamelki, jakichś tam formalnych i tak dalej. Nikt nawet nigdy o to nie zapytał, a wierzcie mi, byliśmy już w tylu miejscach razem przy, wiadomo, chorobie Amelki, bardzo dużo było takich papierkowych spraw i nigdy nikt nie zapytał o to, czy jesteśmy małżeństwem. Jak mu się podobał mój śliniak? Wspaniały. Ja myślę, że ja akurat w temacie nie muszę za wiele dodawać. Chciałem tylko powiedzieć o ciebie, że mam bardzo takie samo zdanie jak Ania, bo akurat często o tym dyskutujemy. Z racji tego, że ciągle naprawdę ludzie o to pytają, jak i o to na przykład, dlaczego Amelka mówi nas po imieniu. Tak. A ja chciałem o ciebie dodać, że często piszecie też: a zobaczycie, jak jeden drugi na przykład wyląduje w szpitalu. Słuchajcie, ja na przykład też w tej sytuacji nie wyobrażam sobie, żebym miał nic z tym problemy, bo to wszystko idzie prawnie ogarnąć. Idzie prawnie to ogarnąć bez ślubu. Poza tym myślę też, że jeżeli na przykład będzie jakaś nagła sytuacja, to ja, będę miał potrzebę odwiedzić Anię w szpitalu nagle, bo się coś wydarzy, to mnie nikt nie spyta: proszę pana, a pan kim jest? No i powiem, że małżonkiem, to mnie nie pytą: proszę pokazać akt małżeństwa, no, taka tak, jest prawda. Tak, i nawet nie będzie na to czasu, tak, jeżeli będę miał możliwość czegoś dowiedzieć. Będzie taka potrzeba, to na pewno nie jest to aż tak skomplikowane, no po prostu w to nie wierzę. Już nie mieliśmy nigdy żadnych problemów z tym, no, nigdy. A jeszcze może jedna kwestia. Nam było to szkoda kasy, bo lepiej się na przykład taką kasę organizacji ślubu wydać na podróż. Tak, jakbym miał kurde na wesele wydać kilkadziesiąt tysięcy, no co ty, bez sensu. Nie masz szans, no na cokolwiek innego, ale nie na wesele. Może nam się kiedyś za 10, 15, 20, 30 lat zmienić. No ja nie mówię, że nigdy mi się to nie zmieni, ale na dzień dzisiejszy tak to wygląda i nie zapowiada się na zmiany, także... Tymczasem zabieramy się do jedzenia naszych wspaniałych kubówek. Ja najlepsze, tak? Będę jestem ciekawa tej foje, bo jest jeszcze gorąca. No jest dużo, mega dużo warzyw i różnych takich dodatków. A ten makaron? Różowe. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Najważniejsze, zabrałeś zupę? Tak, zabrałam zupę. Ej, powiem, że żołądek mi się skurczył, bo normalnie to zjada całą taką wielką zupę. A dzisiaj z Amelką nawet na pół nie umiałyśmy dojeść jej. Ja musiałem pomóc. Nie no, ja pracuję nad swoim emocjonalnym jedzeniem i na razie dobrze mi idzie. Niestety wiele lat się zmagałam z zaburzeniami odżywiania. Tak walczę. A ja też się nadam jak mama. Tak? Mhm. Wydaje się mi się, że mało zjadłam, ale tak naprawdę to dużo zjadłam. Wspaniała, to jest najlepsza buraczkowa, a nie? No, jest dobra. Nie lubię barszczu, ale ta buraczkowa jest dobra. No, ale ma dużo dodatków, nie? Jest fasola i tak dalej. Siedzimy tutaj już 30, 40 minut prawie. Nawet tego nie odczułem. Widzisz, jak się świetnie bawimy? Nie, muszę zjadać. Zjadłabyś coś? Ej, osa nam leciała! O nie, pszczoła. Pszczoła nie. Nie. Mój synusiu! Co? Co, jestem twoim synusiem? No. Jesteś moją mamą? Thank you.
Byłam na wizycie, żeby się w ogóle dowiedzieć, jak moja wada ortodontyczna i jak wyglądało moje leczenie, jeśli chodzi o, wiecie, tutaj wszystko, szczękę i tak dalej. W ogóle bardzo mi zapadło w pamięci to, że pani mówi, że nawet po leczeniu moja twarz może się zmienić, bo wiesz, ta szeroka szczęka i to wszystko wynika z tego, że mam cały czas ją zaciśniętą, trzeba wszystkie mięśnie w środku poluzować. Całą górną szczękę trzeba poprzesuwać wszystkie zęby, bo mam nierówną górę w stosunku do dołu. Trzeba pracować z logopedą, z fizjoterapeutą, to muszą wszyscy razem współpracować, bo to są też ćwiczenia języka, twarzy, masaże i tak dalej, bo te wszystkie mięśnie są bardzo pośpinane. Mega to jest skomplikowane, mega to jest ciekawe, ale no na razie jeszcze nie mówię, co to za miejsce, ale full profeska i mega sympatycznie i no nie miałam pojęcia, że jeżeli leczenie ortodontyczne ma być skuteczne, to wszyscy ze sobą muszą współpracować, bo jeżeli się nie popracuje nad tym językiem, nad tymi mięśniami i wszystkim, to ta wada nawróci z powrotem, bo to chodzi o pamięć mięśniową, jakieś tam neuro, coś tam sprawy, nie wiem jak to fachowo się nazywa. Okay. Mama, a